bardzo serdecznie. Aktualnie jesteśmy w połowie drogi do... Dokąd jedziemy? Karpacza. Do Karpacza. Na razie Bolek przyjechał do nas, dołączył. Wszyscy są podekscytowani. Pełni wejwy. Tak, trzymajcie się w Karpaczu. Tu jest kolega Popek, który przejmie inicjatywę. No więc witam wszystkich na pierwszym, myślę, vlogu z Zimowiska. Jedziemy. Podróży nie widać końca, zatrzymaliśmy się na bezsensownym postojeniu. Znaczy, wzięliśmy był bolca. Był sensowny, było fajnie. Wzięliśmy bolca i jedziemy dalej na razie. Ja się dobrze bawiłem. No, nie wiadomo kiedy dojedziemy. Według Google'a mojego powinniśmy dojechać za godzinę. Według pana kierowcy dojedziemy za 3. Więc się zobaczy. Raz. Będziemy... 2, 3. Dawaj, raz. Jezus Maria. Halo. To jest. O Jezu! No. Witam błękitną telewizję. Jesteśmy na grze pierwszy na tym zimowisku. Tutaj musicie przeczytać starodawne pismo, które mogą czytać jedynie czarodzieje. Zanim dostaniecie włos jednorożca. Wydaje mi się, że ulubione szachy to jest wariant grunwaldzki. I wariant grunwaldzki polega na tym, że biały król nie uczestniczy w partii, tylko stoi z boku, jak jagiełło, obserwuje. Hej Łuki. Siema. Thank you. Hello. Widzę, to chyba tak pięknie zmrożona. Co to jest w sumie? Kamyk? Tam przed nami. A fajny kamyk. A nie kamyk, co? Może głaz. Głaz to w sumie duży kamyk. Kamyk to w sumie mały głaz. Kamyk to duży kamyk. Wieje. No i generalnie. No idziemy jak idziemy. Mówiłem już. Maciej też mówił, że jest zimno. I nic nie widać. Ale pozytywnie. No, następny vlog będzie z grani. Gdzie nas trochę zdmuchnie, ale. Będą fajne ujęcia. O, właśnie, będą fajne ujęcia. Dominika, co nam powiesz? Zimno. Tak? I wieje. A czujesz się jak komandos? Tak. To dobrze. Ja zmieniłem rękawiczki i zaczynam czuć palce, coś już czuję. Jest spoko. No, a ogólnie sytuacja jest taka, bo dawno nie nagrywaliśmy, że tam jest biało i nic nie widać. Widać co jakiś czas taki słupek, o tu trochę widać. Tak około widać każdy z tych słupków. Ścieżka wygląda tak, jest biała, nic na niej nie ma, ale trochę jest twardsza w niektórych miejscach i wtedy idzie iść. Więc przyjemnie. Trasa dla ciebie ciemnych. Jak się czują dla ciebie ciemnych? Genialnie. No, ciebie ciemni schowali się do szałasu. Pozdrawiamy widzów. Dajcie suba. Dajcie suba, inaczej nie możecie macie. Dajcie suba, inaczej nie możecie odpowiedzieć. Udawaliśmy ten szałas, zanim się schowaliśmy. Tak. No, pierwsze. Dobra. Jak się bawicie, chłopacy? Jest super, jest zimno, ale to lubię, więc to siwo. Czujecie się jak komandosi? Jeszcze jak, nie po to przyszliście do cichociemnych? Jeszcze jak. No i bardzo dobrze. Jak Janek? Dobrze. Czujesz się jak cichociemny w formozie? To jest. No i bardzo dobrze. No, więc my tutaj wracamy do naszego podróżowania. Będziemy szli tam. Tam jest biało. Weźmy stamtąd. Tam też jest biało i nic nie widać. Powiem herbatę. Chciałem się napić herbatki. Odkręcam. A tu tak. I... O! Udało się. Mamy to. Ale nie wiem, czy picie herbaty... Chcemy. O! Z kawałkami lodu. Polecam. No więc Gronka Siemka, zeszliśmy z grani. Przestało trochę wiać. Znaczy, mocno wieje, ale już trochę mniej.
Powoli rzęsy zaczynają odmarzać, nos też. Baw nadal jest zamarznięty. Schodzimy, ile nam jeszcze zostało? Na jakimś kurde tym. Weź, a ty. Kiedy Kuba, obo coś nie ma tu zachwienie. Się zmieniliśmy. Tego ziomka z kimą wejścia. Nie wiem. O tak. My, on jest u nas w schronisku. Mieszka. Tak? My go mijaliśmy. Naprawdę, tak było. No to mi opowiadamy. Zamarz mi szalik, patrz. Ojej, przynajmniej nie ma dziury. Wcale nie ma. Nie ma. Nie widać, więc nie ma. No ogólnie powoli zaczyna być coś widać, bo widzimy więcej niż jeden słupek. To jest jeden, a tam jest jeszcze dużo, z pięć. I widać jakieś choinki i w ogóle coś tu jest. Ludzie zaczynają się pojawiać, więc chyba przeżyjemy. Udało nam się, możemy to już prawie uznać jako sukces, chociaż jeszcze kawał drogi przed nami. Nieprawda. Ale część komandowska zaliczona. Przeżyliśmy, nie zwiało nas. Był kobiet fajnie. Cześć. Cześć. Jest fajnie, dobrze się bawimy. Jest gdzie wchodzić pod mocą. A gdzieś tam miękkie fryzy. Udało nam się spotkać rodzinkę z dziećmi. Sprawdziliśmy, czy to nie byli gramatcy. Niestety nie, ale na pewno występuje ten sam gen. Jakbyśmy ich głębiej przebadali, to jest dokładnie ten sam poziom, bo nas zdmuchiwało, a oni nieśli dzieci na plecach. Ciągnęli trzy sanki. I ciągnęli własne kuli. Na pewno dzieci dobrze się bawiły, skoro wzięli im sanki. Ja bym się dobrze bawił. Oni tych dzieci nie ciągnęli, te dzieci szły. No jedno szło, drugie nie, ten. Drugie było niesione na plecach. Patrzyłam pod nogi. Tutaj macie jeszcze parę krajobrazów, kolejny szałas. Nie wiem po co one są. To są batetyczki, jak się patrzyłem. Tak? No. A no to. Jak sobie sypie, a na nie wiem, sypie i na jednej sypie. Ale w środku jest miejsce, przynajmniej takim się wydaje. Okay. A po prostu nie mieli co zrobić ze słupkami, więc ustawili. Czyli mi się wydaje, że to są stare słupki, które zostawili tutaj, bo lepiej je zostawić niż zabrać. No też prawda, no ale ja bym pracuję wtedy walną na ziemię. No chłopcy jak przyspieszają, to przestaje ich być widać, więc co jakiś czas trzeba do nich podejść i nakrzyczeć na nich, że są głupi i nie muszą wszystkim pokazywać, że mają dużo siły. Mamy poloty? No właśnie nie mamy żadnego do polotu, bo Szymon nie wziął, a ja zapomniałem z domu. Więc no niestety nie pozjeżdżamy sobie, ale ja tutaj czuję się dziennikarzem, dlatego nie musiałem go zabierać. Dominika pięknie sobie skacze na swoich kopytkach. Jestem pająkiem. Jesteś pająkiem? Maciej został teklą. O, za nami nic nie widać, ale przynajmniej przed nami coś widać, więc no jest lepiej, jest progres. Niedługo dojdziemy do końca, może w lepszych warunkach uda nam się lepiej nagrać. Mam nadzieję, że coś słychać. Pozdrawiam, do zobaczenia. Cześć. Mówiąc dzień po jednym. To Janek, co nam opowiesz? Super się bawię, trochę zimno. Jak ci się podoba zmiana krajobrazu? Co myślisz o tym, że nagle pojawiły się między nami drzewa? Takie ciemniej jest trochę, widać co się dzieje dookoła. No słabo, no kurde, no jak mam się czuć jak komandos? Jak tu wszystko widzę. Ale ile można się czuć jak komandos, jak uważasz? No cały czas mam się czuć jak komandos. A, rozumiem. Dobra. Janek, jak ci się podoba krajobraz bez pociągu? Zarąbiście. Ale tak? Pociąg by to dodał urok. Tak? A taki zimowy? Oczywiście. Taki ze skinem? Ekspres polarny, stary. Nie. To tak. Jest to, czego szukamy. Taki parowóz w śniegu, który... Ale to parowozy rozpuszczają śnieg, bo są ciepłe. Ale ekspres od środka. Się nie rozpuszcza, bo jest polarny. Ale ładnie wydoczek, patrzcie. Widać trochę choinek, ale tam dalej już znowu jakaś mgła i nic. O, fajnie. Przynajmniej jest złoty pociąg. Basiunia? Biegniemy? Możemy jak chcesz. Dobra, no to chodź. Ja chłopaki z wami! Iu! Mieliśmy właśnie znak, że nasz park Kajkonowski krajobrazowy nas wita.
a my wychodziliśmy, więc trochę się to nie zgadza. Tak samo, to jest ten sam poziom niezgadzania się, jak masz skarpetki z napisem środa, a jest poniedziałek. I jestem trochę zawiedziony, szczerze mówiąc. Bo powinien być odwrotny znak, ktoś jest na odwrocie, powinno być, że nas żegna, a nie było. No tutaj widzimy duże problemy z PR-em Krakanowskiego Parku Krajobrazowego. Ale pan od panu biletu był bardzo miły. Tak, pan od biletu był spoko ziomkiem. Pozwolił no tutaj na chillu sobie poradzić z problemami. Nadzieję, że błękitny szczep za nas wyłoży pieniążki za wejściówki. Skoro już jesteśmy tą gorszą częścią, która nie ma pieniążków na narty, to musimy tutaj czerpać z pieniążków tych bogatszych, którzy na narty mają środki. A ty sprawdzałeś w ogóle, czy jakby nie masz na zawisku tego twarzy i nie nagrywać się tylko już? Wiesz co, jest na łajdzie, więc rybie oczko robi, że raczej nie. A ja bym też chciał przeprosić ducha Michała Gilskiego, bo prosił mu, nie, żeby nie zgubił mu tego, a ja właśnie to zgubiłem. Więc Michał, sorry i dogadamy się jakoś. To po fakcie jakoś rozwiążemy problem, ale jest mi przykro, w sensie nie chciałem tego zgubić, a to zrobiłem. Chociaż mi prosiłeś, żebym tego nie robił. Więc przepraszam. Zgłosisz się do Michała Gilskiego po apel. Proszę tylko. Czy musisz coś jeszcze opowiedzieć jako słynny prowadzący vlogów z Jamboree 2019 w Stanach Zjednoczonych Ameryki? No słuchajcie, sprawa ma się tak, że właśnie kończymy pierwszą długą wycieczkę. Pozytywna energia jest. Jest fajnie, jest fajnie. Jest fajnie, jest fajnie. Tutaj gdzieś zaraz powinniśmy dojść do pana autobusa, ale w sumie to nie do końca nie wiemy, czy on tam będzie. No ogólnie problem z panem autobusem jest taki, że nie ogarnęliśmy do końca trasy i mieliśmy skończyć gdzie indziej, ale już tutaj dogadaliśmy wszystko z naszą panią organizator, więc no powinien ten bus tutaj niedługo po nas jakoś tutaj podjechać i problem będzie ogarnięty. No, najwyżej się troszeczkę spóźnimy na obiadek, ale pani Ania jest bardzo miłą kobietą, więc no. To mój telefon, więc ja muszę odebrać. Przejmij vlogaska. Dobra. Zatrzymajmy się. O, możemy pokazać, gdzie byliśmy, chodź. O, dobra. Teraz wam pokazuję mapę Karkonoskiego Parku Wolniczkę. Narodowego. No i byliśmy dzisiaj. Tak. Gdzie jest napis, tu jesteś? Tu jest Karpacz. No, a jest napis, jaki tu jesteś? No to nie wiemy. Dobra. No bo nagrywam vloga, chciałem pokazać trasę. Państwo, to jest świątynia Wang, to na kojcie. O, to jest taki fajny kościół, gdzie nie ma ani jednego gwoździa, a jest cały zjewno. Ja w ogóle właśnie myślałem, że świątynia Wang to jest taka śliska. A ja myślę, że taka nordycka. Tak, też tak myślałem. Pokazaliście tak. Trasę ładnie? Właśnie nie wiem, gdzie dobrze, byliśmy. No to prosimy, tutaj mamy Karpacz. Wyruszyliśmy ze świątyni Wang. Chcesz wskaźnik? No, poproszę. Wyszliśmy ze świątyni Wang, to jest tutaj, tak? Nie, więc sobie palcem pokażę, będzie mi wygodniej. Szliśmy tutaj, szlakiem niebieskim. To było pod górkę. Tak, no czy to było trochę pod górkę, potem poszliśmy tędy, bo jest szybciej, bo tutaj jest jakaś trudna trasa, Witold Tyson nam odradził. Doszliśmy na Polanę, na Polanie kupowaliśmy bileciki i tutaj się rozdzieliliśmy. Krótsza trasa poszła gdzieś tutaj i sobie wróciła tu. I tu? Nie, nie tu. Nie, oni poszli tu. Jakoś się dobili do toru słonecznikowego tutaj. A my poszliśmy sobie tędy, tutaj, przez pielgrzymy na słonecznik. I słonecznikiem poszliśmy śmieszną czerwoną trasą, z której vlogasy na pewno zobaczycie. Tam wieje, tu jest kocioł małego stawu i kocioł dużego stawu. To były stawy, których nie było widać, bo było biało wszędzie, ale na pewno tam były, ja wierzę w mojej mapie. Tam no i doszliśmy tutaj. 24 metry, więc to taki... Doszliśmy tutaj i w tym miejscu odbiliśmy pach niebieskim szlakiem. Tutaj trafiliśmy do schroniska, z którego vlogaska też na pewno możecie zobaczyć. I ze schroniska już zeszliśmy tutaj, przez Polanę i do świątyni Wang. Jesteśmy tutaj. Ja bym chciał powiedzieć, że nasz instruktor, który miał się nami opiekować, właśnie nas zostawił i poszedł. I trochę nie wiem, gdzie jest. Jesteś, panie, cichym matematykiem, więc sobie przelicz. Jak trasa ma 100 km, a spadek jest 65 metrów, to jakie jest nachylenie? I tak brzmi odpowiedź. Dodaj do tego tłum ludzi, wywalający się na środku. I zamknięte trasy, i krzyczący dziadek. I dziadka zatrzymującego wyciąg co 2 minuty, mówiącego: proszę założyć deskę. No więc w skrócie to było słabo. Słuchamy na temat trasy krótkiej. Szliśmy sobie, odwracaliśmy się, a tam nagle śnieg. Zero ludzi, zero dzieci i uczestników, ale po chwili dochodzili.
było dobrze. Nie wiem, co mam więcej ci powiedzieć. Możesz powiedzieć o trasie. Trasa była super, Witek leciał na podlodzie i padł do rowu. Tak było, Witoldzie? Tak było, nie kłamię. No, trasa była bardzo fajna.